Szanowni Państwo, na samym początku pozwolę sobie, mam nadzieję, że w imieniu wszystkich, podziękować wszystkim artystom, którzy w dniu dzisiejszym wystąpili i tym małym, i tym dużym, a przede wszystkim organizatorom, czyli Stowarzyszeniu i Fundacji Szansa, za zorganizowanie i przedstawienie nam tego przepięknego koncertu. Dziękuję bardzo. I jeszcze kilka słów do drogich babć i drogich dziadków. Szanowni Państwo, ostatni tydzień był tygodniem dla Was pełnym radości. Oficjalnie w tym tygodniu wpisany jest Dzień Babci, Dzień Dziadka. Także mogliście oficjalnie otrzymywać życzenia od swoich najukochańszych wnucząt. Ale życzę Wam, żebyście w następnych dniach, przez cały rok i w następnych latach tą radość otrzymywali codziennie od swoich wnucząt. Tak, żebyście przeżywali tą radość, że jesteście tymi osobami, że macie tych najbliższych. Życzę Wam również tego, żeby Wam wszystkie marzenia, przede wszystkim rodzinne i te zawodowe, spełniły się. Możemy? Poza scenariuszem pozwolimy sobie zaśpiewać dla wszystkich babć i dla wszystkich dziadków. Poproszę wszystkich o powstanie. Poprosimy, żeby wszyscy zaśpiewali dla babć i dziadków. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Koleżanki, babcie, kochani, oj, przepraszam, drodzy dziadkowie, boję się powiedzieć kochani, bo wiem, jak babcie są zazdrosne u dziadków. A ja wiem, co to jest zazdrość. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie i tak z głębi serca dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia, żeście przyszli na Dzień Babci i Dziadka. Na koncert Babciu, Dziadku, to dla Ciebie. Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich babci i dziadków, jeżeli serdecznie podziękuję naszym wnuczkom, naszym dzieciom za przygotowanie tak pięknego koncertu. Dziękuję serdecznie, składam serdeczne podziękowanie na ręce pani dyrektor przedszkola numer 6 i paniom, które przygotowały, pani Justyny Marcak i jej koleżankom. Dziękuję wolontariuszom, które mają serce na dłoni i tak się nazywają, pod kierownictwem pana Andrzeja Trochimowicza. Grupa wolontariuszy działająca przy pierwszym gimnazjum miejskim w Zambrowie. Jeżeli jest, nie wiem, czy już jest dziadkiem, pan dyrektor Ogrodnik, to serdecznie dziękuję jemu za stworzenie atmosfery takiej, że zawsze Szansa i Fundacja Szansa dla Ciebie mogą liczyć na pomoc. Dziękuję pani Ani Białej, która zawsze jest niezawodna w przygotowaniu scenariusza i pięknie prowadząca z wolontariuszkami koncert. Dziękuję pani orkiestrze, kobiecie orkiestrze, pani Eli Bagińskiej. Ela jest już tutaj.
Państwa, nasz związek nieformalny trwa... Ile lat teraz? 35. Już żeśmy się kłóciły, jeszcze żeśmy się nie biły. O rozwodzie na razie nie myślimy. Zespoły działające przy Stowarzyszeniu Szansa wszystkie prowadzi pani Ela Bagińska. Dziękuję serdecznie zaprzyjaźnionym laskowiankom, które w ramach współpracy z nami uświetniły dzisiejszy koncert. Dziękuję Zabrowskiej Kapeli Eli. Dziękuję mediom. Dziękuję jeszcze raz Państwu, a pozwólcie, szczególnie serdecznie podziękuję grupie Stowarzyszenia w Mazowiecku Admus, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a my pojedziemy z kobietą orkiestrą i z małym zespołem do Wysokiego za tydzień. Proszę Państwa, dziękując, chcę tylko powiedzieć, Stowarzyszenie Szansa liczy 15 lat, jeszcze nie kobieta, dojrzewająca dziewczyna, z którą czasem mamy problemy. Jest Fundacja Szansa dla Ciebie, gdzie prezesem zarządu jest pani Ela Bagińska. Ja nieskromnie powiem, jestem fundatorem. Oprócz tych działań, które tutaj Państwo żeście obserwowali, to jest rehabilitacja społeczna poprzez art-terapię, to proszę Państwa, prowadzimy rozległą działalność socjalną. I mamy pod naszą opiekę 5 dzieci. To już rodzina patologiczna, czy jeszcze nie? I z tego też tytułu mam do Państwa serdeczną prośbę. Jak będziecie Państwo wychodzili, to moje koleżanki wolontariuszki, które mają serce na dłoni, będą rozdawały ulotki z prośbą o 1% na szansę. Bardzo serdecznie proszę. I na zakończenie jeszcze składamy obydwie serdeczne życzenia. Kochane babcie, drodzy dziadkowie, żyjcie długo, bądźcie zdrowe, bądźcie w najlepszych relacjach z wnuczkami i ze swoimi dziećmi. Spotykajcie się tylko z życzliwością na co dzień i od święta. I mówimy sobie do zobaczenia za rok. Ale jeszcze wcześniej szansa na pewno zaproszenia wyślę na inną okazję. Ela, co ty powiesz? Zapraszamy na scenę przedstawicieli wszystkich babci i dziadków. Zebraliśmy się tutaj, my wszystkie wnuczęta, aby dać dowód miłości swej dziś, bo to wielkie święto, o którym pamięta każda Ola, Kasia, Tomek i Krzyś. To wspaniałe święto babci i dziadka, więc mamy nadzieję, że wiersze, piosenki i tańce umiliły wam czas. Mamy nadzieję, że przygotowany repertuar obok wzruszenia wywołał radość oraz uśmiech na twarzach wszystkich obecnych na tej sali. Zasługujecie na szacunek, wdzięczność i miłość, oby nigdy wam ich nie zabrakło.